Witajcie ludzie, z tej strony Perkorn, a to mój pierwszy vlog z Japonii. Jesteśmy właśnie w Shimizu Park, znajduje się to w Nodzie. Spytacie, Perkorn, czemu Japonia? Jest jeden taki napój, którego w ogóle nie sprzedają w Polsce. Był sprzedawany w Polsce, ale teraz już w ogóle go nie ma. Napój dla inteligentnie wybranych, czyli Dr. Pepper. Legendy głoszą, że jest sprzedawany w Żabce. Ja szczerze sprawdziłem ich wiele. Nie ma. Po prostu nie ma. To stwierdziłem, że nie no. Raz piłem, był sprzedawany w Biedronce. Muszę go wypić jeszcze raz. To było 5 lat temu, nie? Stwierdziłem, że dobra, tylko Japonia go ma. Kupiłem bilet, jestem. Ja tak na poważnie zawsze mnie jakoś po prostu interesowała Japonia. Stwierdziłem, że czemu by właśnie nie przyjechać. Więc oszczędzałem w sumie 22 miesiące forsę, tyle pracowałem w jednym ze sklepów elektronicznych. Jestem. Na wizie working holiday, kasy mam tak na 4 miesiące, 5 przy takich wydatkach w miarę z sensem. Oczywiście jak już się ogarnę tutaj, zmiana strefy czasowej i tak dalej, to będę planował też szukanie pracy, znaczy ogólnie pracy tutaj, żeby ten cały rok wytrzymać. Taka moja ogólna rada, nie trzeba się bać tutaj przyjazdu, bez angielskiego, znaczy bez japońskiego da radę, z takim podstawowym angielskim też. Przeważnie Japończycy znaczy mają angielski w szkole, ale jakieś tam podstawy ogarniają, więc nawet jakbyście mieli gdzieś tam problem, to jakimiś tam pojedynczymi słówkami, nie w sensie, że ułożycie najlepsze zdanie po angielsku, jakie możecie, tylko tam, nie wiem, powiecie, że historia z życia wzięta, chociaż nie powiedziałem tak, jak ja to teraz powiem. Przechodząc przez bramki, bo chciałem jechać pociągiem, przejeżdżam kartą. Niby się tak zamykają drzwiczki, że przejdzie jeszcze raz kartę. Tak by się, no ale kurwa, przyjechałem, nie chcę, żeby mi dwa razy odjęło pieniądze, nie? No to idę dalej, jadę pociągiem, wychodzę na swojej stacji, tam 10 przystanków dalej. Nagle, nie przejdziesz. Nie masz miejsca, w którym wsiadłeś. I tak, o kurwa, nie. I tak, o ja pitole zjebałem. No to po prostu idę tam do punktu informacyjnego, gdzie był sprzedawca, znaczy sprzedawca. Był ochroniarz, pytam, czy może angielską, tam, że leciutko. I co powinienem powiedzieć, że pokazałem mu stację ogólnie na telefonie. Powinienem powiedzieć w stylu gate, no, coś tam, że nie przeszło. Jakiś tam krzyżyk na drogę, że coś było nie tak. I okej, ja mu pokazuję właśnie na ten mapę, że karta, bramki są nie ten teges. Ja tak, czy mogę pay, here, minus, coś, no takie teksty, ale tak po prostu starałem się takie właśnie pojedyncze słówka używać. Na początku całe zdania, później tak pojedynczo. I ci dogadaliśmy, odjął mi po prostu kartę, wypuścił mnie, ja tak dzięki, spoko, nara, elo, hej. Więc tak, no tak, zwalicie, to jakimś tym podstawowym angielskim da radę, ale warto znać japoński. To jednak warto znać. Jeszcze chcę przejść do tej drugiej części tytułu, że z atakami paniki. Pewnie wszyscy pomyślicie teraz, że ej, a przecież ci się nic nie dzieje, trzymasz się w porze i tak dalej. No tak, bo się nauczyłem to kontrolować w miarę. Ogólnie szybkie wyjaśnienie, czym są ataki paniki i czemu nie mylić tego z jakby social anxiety. Atak paniki jest coś takiego, że przychodzi ci nagle, tak z dupy się pojawia. Są jakieś czynniki, które ci to aktywują. I po prostu w trakcie ataku paniki masz przeważnie szybsze bicie serca, zaczynasz się pocić, przeważnie dłonie czy coś, no albo cały. Brakuje ci oddechu. Tak naprawdę to nie. Znaczy tak jest, tak się odczuwasz fizycznie, ale tak naprawdę to twój organizm działa w porządku, tylko ci się w bani tak jakby to ująć pochrzaniło, tak? Nie, szczerze mam coś takiego od chyba 3 czy 4 lat. Problematyczne to było, szczególnie jak chciałem wizę załatwić w Warszawie, to jakby siadam z autobusu w Warszawie, to od razu ja pitole, atak paniki, nie? Pytacie, że ale to czym jak... A, może jeszcze powiem ten. Najgorzej reaguje takim moim triggerem i to twarda przestrzeń. Jak w parku. No. Ale na przykład w tym przypadku wszędzie dookoła jest dużo drzewek. Więc to są takie rzeczy, które pomagają się tutaj jakby uspokoić. W sensie potrafię znaleźć odpowiednie miejsca, w których dziś uspokoić. Ale też wam dam takie trzy rady, które mi pomogły, może i pomogą wam.
jeżeli cierpicie na coś takiego, to bardziej staram się po prostu zrobić jakąś serię dla takich osób, które mają jakieś problemy bez natury psychicznej, chociaż ja nie mam tego stwierdzonego per se, po prostu tak reaguję. Pierwsza rada, mój kolega z pracy to powiedział, znaczy często mawiał, w chuj to mi. I dosłownie, znaczy powiem, od czego się wzięło to całe zdanie. Często jak byliśmy w pracy i było coś trzeba zrobić, to ten kolega to ogarniał, ale jak nagle przychodziło co do czego, że przydałoby się jeszcze coś zrobić, to on stwierdzał, że w chuju to ma i tego nie robił. Na początku nie, no przecież powinno się to robić i tak dalej, a później sam wyszedłem z założenia, koledzy zresztą też, że nie, faktycznie lepiej mieć niektóre rzeczy w chuju, je ignorować, jak nie trzeba czegoś zrobić, to nie trzeba. I na tej jakby zasadzie działam, że bierze mi atak, ja takie, ty Perkol, jesteś na otwartej przestrzeni, wiem, jesteś na moście, wiem. Ja taki, ale wiesz co, w chuj to mam, czego ja się właściwie boję, nie wiem, dlatego po prostu to ignoruję. Drugie powiedzenie. Możecie to kojarzyć z Gurren Lagann, Tengen Toppa Gurren Lagann, ja to bardziej kojarzę z Danganronpa V3. Niemożliwe jest możliwe i to co musisz zrobić, to sprawić, aby takie było. Czyli tutaj w przypadku wylotu do Japonii często miałem takie, no ale sobie do niej poradzę, będę miał te ataki, nie ogarniam japońskiego, nie znajdę roboty. Pewnie szybko wrócę i tak dalej, a tu gówno, samemu sobie stawiasz takie ograniczenia, dasz radę, tylko musisz po prostu chcieć się przekonać do tego. Trzecia rada to tak rady nie rada, dla niektórych może działać, mi to w ogóle nie pomaga. Nie musicie wierzyć w siebie, możecie uwierzyć w kogoś, kto wierzy w was. Na przykład ja jakoś super sobie nie wierzę, że ja sobie tu poradzę. Znaczy nie, coś tam wierzę, tak? Ale na przykład ojciec i matka mi mówią, nie poradzisz sobie, jesteś gość, no to ja nie wierzę w siebie, wierzę w nich, którzy wierzą we mnie. A mi to akurat nie pomaga, ale wierzę w nich. Może wy możecie wierzyć, nie wiem, w kolegę z ławki, albo w rodziców, albo w babcie, kogoś tam możecie wierzyć. Nie. Na pewno jeszcze ktoś z was twierdzi, że nie, ty tak długo to masz, już jakoś ogarnąłeś, jak to zwalczać. Nie, powiem wam, jak w ciągu tygodnia przed wylotem osłabiłem te ataki do takiej 1/8 mocy. Jeżeli macie gogle wirtualnej rzeczywistości, albo możecie obejrzeć to też na... Jak macie komórkę, tak? Te pudełeczko na komórkę, żeby oglądać w VR-ze coś. Tam sztuczny VR-ze, nie wiem, czy można się aż tak to wczuć. Jest taki filmik The Age of the Space. W tym filmiku lecisz sobie na przestrzeń. Na tym nagraniu lecisz sobie po prostu na granicę jakby ziemi, tam się aż balon pali i aparat, kamera. I po prostu, wiecie, za pierwszym razem jak to oglądam, padam na kolana, nie mogę sobie poradzić. Znaczy, nie zdjąłem gogli, to jest najlepsze, ale patrzę, rozglądam się dookoła, cały czas było taki, ja pierdolę, co tu się odpierdala. Za drugim razem lepiej, za trzecim w ogóle już lepiej. I powiem wam, że obejrzałem to 3 razy, tylko za tym pierwszym tak naprawdę się bałem, za drugim już lepiej, nawet za drugim i trzecim już nie padłem na kolana nawet. Za pierwszym już prawie leżałem na ziemi, ale z goglami w wirtualnej rzeczywistości, ale dał radę i powiem, że od tamtego momentu, jak jestem właśnie na otwartej przestrzeni, to lepiej idzie wytrzymać. Czemu też wyleciałem do Japonii, stwierdziłem, że jak będę cały czas w Polsce, to chuja tu pokonam ten atak. Bo jednak trzeba być w miejscu, gdzie nie ma szacunku. Znaczy to głupio brzmi, ale najlepiej się wystawić na takie miejsce, gdzie będzie ciężko. Wiecie, pojechałem na lotnisko, strach na lotnisku, bo strasznie wielkie. Znaczy nie we wszystkich miejscówkach, tylko w większości miejsc. Lot samolotem 10,5 godziny w sumie na otwartej przestrzeni, bo w przestrzeni powietrznej wytrzymałem. Ale to pomagało, bo byłem w małym pojeździe, tak? Tak jak tutaj mówię, dookoła jest spokojnie, tak? No to kontruj dużą przestrzeń małą. Dużo osób twierdzi, że jak masz depresję czy coś tam, to lot do Japonii raczej ci nie pomoże. Znaczy lot za granicę ogólnie ci raczej nie pomoże. Możesz popaść jeszcze jakąś tam większą depresję czy coś. Ja wyszedłem z założenia, że gówno prawda. Znaczy nie gówno prawda, ale staram się jednak udowodnić tym osobom, które twierdzą, że nie ma chuja, nie przyjeżdżam. Że da radę. Dlatego tu przyjechałem, żeby nagrywać ten przynajmniej rok. Znaczy mam nadzieję, że rok. Filmy. Właśnie dla tych osób, które też tam stwierdzą przed monitorami, że chuja, boję się. Gówno, nie bój się. Znaczy, nie, inaczej. Się mówię. Bój się. Ale możesz jakby żyć z tym strachem. To jest naturalna jakby kolej rzeczy. To, że masz na przykład atak paniki, no to twój organizm tak naprawdę dobrze funkcjonuje.
jeśli czegoś boisz, czy jakbyś się niczego nie bał, to byłoby właśnie dziwnie. Jak na razie uważam, że Japonia jest spoko, więc dziękuję każdemu, kto był tutaj. Jak na razie widzimy się dopiero w kolejnych odcinkach.